甜妹儿 Jeżeli śledzicie mój kanał, to na pewno wiecie, że byłem ostatnio na małym urlopie w Irlandii. Natomiast nie oznacza to, że nie grałem w szachy, ponieważ zdecydowałem się we wtorek zagrać Titan Tuesday i nie miałem jakichś wielkich aspiracji. Natomiast okazało się, że zagrałem najlepszy turniej w życiu. Zrobiłem 8 punktów z 11, no i wygrywałem z wyżej notowanymi rywalami. Także w dzisiejszym filmie pokażę Wam 3 partie z tego turnieju oraz powiem Wam, że zaczynam, a w zasadzie kontynuuję swoją przygodę do bycia. Mistrzem FIDE. Opowiem Wam, że zaraz będę jechał na kolejny turniej, i trochę Wam o nim poopowiadam. Także zachęcam do oglądania. I daję też znać, że w maju. Do Warszawy przyjadą najlepsi zawodnicy na świecie: Magnus Carlsen, Gukesz i tak dalej, i będę tam również ja. O tym opowiem wam w jutrzejszym filmie. Także, jak jesteście z Warszawy albo okolic, no to zachęcam także do obejrzenia jutrzejszego filmu. Natomiast wracamy do tematu dnia dzisiejszego, ponieważ 1 maja startuje turniej w Kielcach: Świętokrzyski Festiwal Szachowy. No i stwierdziłem, że pokażę Wam trochę, jak to będzie wyglądało, ponieważ moja grupa zapowiada się bardzo ciekawie. No i generalnie, żebyście wiedzieli, ja. Ja mam ranking, może pozwolę sobie zmienić scenę. Ja mam ranking wpisany 2241, mam piąty numer startowy, natomiast turniej, który grałem w Niemczech sprawił, że mój ranking podrósł, więc za dwa dni już będę mieć wyższy ranking. Natomiast taki turniej, jeżeli chce się wbijać w wyższe rankingi, jest bardzo trudny, ponieważ bierze w nim udział, jeżeli dobrze patrzyłem, 173 osoby nie, 177 osób, więc to oznacza, że w większości przypadków będę grać z zawodnikami niżej notowanymi, no i prawdopodobnie będzie to wyglądało w ten sposób, że wiecie, w pierwszej rundzie będę grać z zawodnikiem 1700, trzeba będzie wygrać, żeby nie stracić rankingu, w drugiej rundzie zagram prawdopodobnie z zawodnikiem około 1900 i również trzeba będzie próbować wygrywać, no i dopiero w trzeciej, czwartej rundzie zawodnicy będą yy, rankingowo trochę bardziej zbliżeni do mnie, także będę musiał po prostu wygrywać, no i oczywiście jak to za Zwyczaj bywa podczas takich turniejów. Będę robił analizy partii, będę je wrzucał na YouTube'a. Wiem, że wielu z Was jest fanami takiego kontentu, także mam nadzieję, że czegoś mądrego się nauczycie. Jak widzicie, jest kilku utytułowanych zawodników: jest arcymistrz, jest mistrz, dwóch mistrzów międzynarodowych, jest FM. No i tam widziałem, że niżej również jest kilku FM-ów, także na pewno będzie ciężko, na pewno będzie fajnie. Cieszę się też, że będę mógł z Wami albo przeżywać na YouTubie te partie, albo wiem, że wielu z Was na tym turnieju także będzie, także fajnie będzie się zobaczyć, pogadać, zrobić fotę i tak dalej. Ogólnie to do Kielc zapraszałem Was przez w zasadzie ostatnie dwa tygodnie. Eee, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Istnieje czysto teoretycznie możliwość, że po tym turnieju stanę się mistrzem FIDE, ponieważ muszę przekroczyć ranking 2300, natomiast biorąc pod uwagę, że jeszcze trochę rankingu mi brakuje i biorąc pod uwagę, że raczej większość partii, bo to będzie 7 rund, będę mierzyć się z niżej notowanymi zawodnikami, no to musiałbym naprawdę grać dobrze. Zobaczymy, jak to pójdzie. Natomiast jeżeli zagram tak, jak w ostatnim turnieju Tited Tuesday, no to o wynik mogę być spokojny, bo teraz przechodzimy już do tego, co działo się na turnieju. Jeżeli chodzi o sam turniej, to yy, mogę Wam pokazać moje wyniki, tylko muszę tutaj zjechać, okej? Okay. Rozpocząłem od wygranej z 1964, potem przegrałem z 2800, potem wygrałem z 2167 i przyszły dwie porażki, z czego jedna porażka z zawodnikiem 2300. I nie będę Was okłamywać, raczej się spodziewałem, że okej, okay, taki typowy turniej, który gracie sobie na urlopie, nie? Że tutaj ktoś... Za, za, za stołem, coś tam do ciebie gada, raczej trudno się skupić, ciężko. Ale nagle wygrałem jedną partię, wygrałem drugą partię, wygrałem trzecią partię i to z arcymistrzem. Potem wygrałem kolejną z mistrzem FIDE, potem wygrałem z arcymistrzem i na końcu z mistrzem międzynarodowym. Wygrałem sześć partii z rzędu i zakończyłem turniej z wynikiem 8 punktów z 11. Koniec końców skończyłem bodajże na 49. miejscu. No co biorąc pod uwagę, że jestem cm byłem w tym turnieju, jeśli dobrze kojarzę, najlepszym CMM, jaki w ogóle brał udział. Także dość fajnie. Natomiast przechodzimy do partii, bo one też były niesamowicie ciekawe. Wybrałem trzy z drugiej części turnieju, no bo były one fajne, po prostu. Moim przeciwnikiem w rundzie numer 9 był zawodnik mistrz wideo rankingu 2700, zagrał on E4, no i jak wiecie, główna różnica między mną, którego mogliście poznać, Rok temu, dwa lata temu, a dzisiejszym jest taka, że znam trochę więcej debiutów i jakby znam dużo więcej wariantów w poszczególnych debiutach. I teraz, jak ktoś mi gra E4, no to ja mogę zagrać D5, mogę zagrać E6, mogę zagrać C5, mogę zagrać D6. To są moje takie cztery wybory, które w zależności od humoru sobie gram i w każdym z tych wariantów też mogę zagrać coś innego. W Sycylu czasami gram skoczek C6. Głównie gram E6. W tych wariantach z E6 też różne rzeczy gram. Tutaj zdecydowałem się zagrać ruch E6, nastąpiło D4, D5, skoczek D2. I jak śledziliście mój turniej w Niemczech, to wiecie, że tutaj zacząłem grywać ruch goniec E7. Wcześniej grywałem skoczek E6, to też nie jest tak, że zrezygnowałem z tego ruchu całkowicie. Natomiast goniec E7 wydaje mi się fajniejsze, bo jest takie mniej forsowe. Nastąpiło E5, C5, C3, skoczek C6, goniec D3. No i tutaj zagrałem ruch, który wiedziałem, że nie jest dobry. Ale podobał mi się, a ja niestety mam taką tendencję w szachach, że czasami jak coś mi się podoba i wiem, że nie jest najlepsze, to i tak go zagram. Przede wszystkim tutaj warto zauważyć, że można zbić, zbić i spróbować to zbić, ale tutaj po ruchu Hetman G4 są kłopoty, także takiego pionka, wiecie, no lepiej nie bić. Ja zagrałem ruch F6 i to by był bardzo fajny ruch. Gdyby przeciwnik na przykład musiał bić, ja bym to zbił skoczkiem, wtedy to jest spoko. Problem jest jednak taki, że oponent może zagrać ruch Hetman H5. I wygląda to źle. Na szczęście, jak wiecie, komentowałem trochę partii w swoim życiu. Wiedziałem, że czasami można zagrać ruch f 8 i pozycja komputerowi się całkiem podoba, więc tak zdecydowałem się zagrać. Nastąpiło skoczek F3 Łobu Dubu łubu, Dubu, no i teraz wiedziałem, że jeżeli czysto teoretycznie nastąpi sytuacja, w której wymienią się hetmany, no to to, że ja mam króla na F8, nie będzie jakimś wielkim problemem. Wymienią się hetmany, zbliżamy się do końcówki. Także zagrałem e 8, no i tutaj paradoksem jest to, że komputer mówi, że trzeba było to bić i grać taką pozycję. Jakby Przeciwnik to zbił, no to ja bym się ucieszył. No bo, czemu miał, ma, miałbym tutaj płakać? Pionek na d4 zawsze będzie słabością. Przeciwnik jednak zagrał Hetman H3. Ja zagrałem f5, żeby przepchać. Moja logika była taka, że jak przepcham, no to mój król w centrum nie będzie takim wielkim problemem. Nastąpiło g4. Przeciwnik mnie atakuje, ale ja kontruję go na drugim skrzydle i zagrałem ruch skoczek b4. Przeciwnik się wycofał, no i tutaj zdecydowałem się atakować. Zagrałem ruch Hetman b5. I teraz zauważcie, że wiecie, to trochę jest takich małych problemów przed przeciwnikiem, bo ma bardzo mocno osłabionego króla. Ja mam króla na f8, który paradoksalnie, przynajmniej przez ten moment jest bezpieczny. On ma króla na e1, który teoretycznie mógłby zrobić roszadę w jedną czy drugą stronę, ale w pełni zrobi, bo gońce stoją, a w pełni zrobi, bo hetman tutaj kontroluje. Także to jego król jest słabszy. Nastąpiło bicie, ja zdecydowałem się zbić, przeciwnik zagrał tutaj skoczek h4, no i zagrałem na pułapkę, bo zagrałem ruch g6. I policzyłem sobie, że jak przeciwnik to zbije, ja to zbiję, przeciwnik to zbije, to ja tutaj mogę zagrać B6, koniec A6 i grozić przeciwnikowi matę. I przeciwnik to zbił. Ja zbiłem, przeciwnik zbił, ja zagrałem B6 i byłem bardzo mocno zadowolony. Wydaje mi się, że w tym momencie przeciwnik stracił dość dużo czasu. No bo wcale nie jest łatwo wykonać jakieś posunięcie. Ja grożę dosłownie matem w dwa ruchy. I nie jest prosto się przed tym obronić. Nie? Jakby. Nie jest to proste, Gdybyś nie, nie, gdybyście nie widzieli, jaka jest ocena silnika, to byście raczej przyznali minacji. I tutaj ocena silnika jest taka, ponieważ komputer mówi, że najlepszym ruchem dla przeciwnika jest zagranie albo ruchu skoczek e 4 Po pobiciu jest goniec H6 i przeciwnik tutaj mnie mocno atakuje. Albo zagrania ruchu tutaj, właśnie z tą samą ideą, że ten goniec wchodzi na H6 i są kłopoty. Ja ani przez chwilę o tym nie pomyślałem, mój przeciwnik również o tym nie pomyślał. Zagrał A4, co spodziewałem się, że jest dobrym ruchem. Nastąpiło skoczek D3, król odszedł i zagrałem ruch Hetman A6. Przeciwnik zbił, nastąpiło bicie, król G2. No i teraz zrobiłem coś, czego raczej nie powinienem robić, ale ja mam 2 minuty i 20 sekund, przeciwnik ma 10 sekund, więc stwierdziłem, że trzeba trochę poddymiać. I zagrałem bardzo fajny z takiego praktycznego punktu widzenia ruch, a mianowicie F4. Komputer mówi, że trzeba było bić pionka i potem gdzieś tam próbować szachować. Ja tym nie byłem zainteresowany. Ja zagrałem po prostu F4, ponieważ stwierdziłem, że wcale nie jest prosto przeciwnikowi wykonywać posunięcia. Stwierdziłem, że jak nic nie zrobię, to przeciwnik będzie mógł wrócić hetmanem i wymienić moje hetmany. Także zagrałem F4, żeby otworzyć tego gońca, i policzyłem, że jak przeciwnik zagra tutaj, to ja mam goniec G4 i ten skoczek nie bardzo ma się gdzie znaleźć. I tak też nastąpiło w partii, no i tutaj przeciwnik, mając parę sekund na zegarze, no z małpiego rozumu dostał, ponieważ zagrał ruch skoczek G5, ja to po prostu zbiłem, no i partia zakończyła się w zasadzie w tym momencie, ponieważ przeciwnik tutaj poświęcił Hetmana, no i za kilka ruchów dostał po prostu mata, ponieważ nie ma co zrobić, więc tak wygrałem. Nie była to clean partia, ale była to taka partia, która mnie mocno satysfakcjonowała, bo straciłem tylko minutę, grałem kolorem czarnym, partia była agresywna, moje poświęcenie weszło i pomimo tego, Dlatego, że nie było obiektywnie najlepsze, to fajnie jest wygrać taką giereczkę. Natomiast nie spodziewałem się, że mając, wiecie, 6 punktów z 9, yy, potem wygram jeszcze dwie kolejne gierki. A tak też się stało. Więc przechodzimy dalej, ponieważ moim kolejnym przeciwnikiem był Arcymistrz o rankingu 2733. I to jest znowu tak agresywna partia, że ja nie wiedziałem, że ja umiem w taki sposób grać. Ponieważ nastąpiła E4, C5, skoczek F3, E6... D4, łobu dubu, łobu dubu, skoczek C6, skoczek C3, no i Hetman C7. I tutaj wychodzi to, dlaczego dobrze jest czasami komentować jakieś wydarzenia. Ponieważ y, gdy komentowałem turnie y, turniej pretendentów, tak to się nazywa, to zauważyłem, że w jednej partii bodaj, że ktoś tam z Firuzdżą zagrał tutaj ruch skoczek B5. I to jest ruch, który nie jest w ogóle popularny, ale stwierdziłem: kurczę, no jak najlepsi tak grają, to ja też sobie tak zagram i zagrałem ruch skoczek B5. Przeciwnik sobie wrócił, ja zagrałem goniec E3, przeciwnik zagrał A6, ja zdecydowałem się to zbić, nastąpiło bicie, Skoczę T4, no i teraz pierwsza decyzja przed moim przeciwnikiem, przed arcymistrzem i musi on ją podjąć, ponieważ może zbić tego Pionka. Ja oczywiście widziałem, że przeciwnik może to zbić. Ale moja idea była taka, że jak oponent to zbije, to ja zagram tutaj jakieś wieża B1, jakiś goniec D4, to już są takie realne kłopoty, które przeciwnik musi brać pod uwagę. Komputer mówi, że przeciwnik daje tutaj szacha, ja się cofam i wszystko jest dla niego spoko. Natomiast z perspektywy przeciwnika, nie dziwię się, że nie chciał na to iść, bo jak się bije takiego pionka, to zawsze macie z tyłu głowy, że przeciwnik was będzie atakował. Także on zagrał skoczek F6, ja po prostu wyprowadziłem gońca. Oponent tutaj mnie zdziwił ruchem H5, więc ja zagrałem sobie H3, żeby nie było tutaj wejścia z Przeciwnik zagrał C5. Wróciłem, nastąpił goniec B7. No i teraz stwierdziłem, że ok, bijemy. Przeciwnik to zbije, ja to zbiję. Przeciwnik oddał przejściowo pionko, pionka, ale zbił mojego na E4. I domyślam się, że jego idea była po pierwsze taka, że jak nastąpi bicie, to jego skoczek jest tutaj agresywny, zaraz dostanie D5 i będzie wszystko spoko. Natomiast jeżeli ja tego nie zrobię, to on tutaj zdecydował się agresywnie zagrać. I to jest taki ruch, który ucieszyłem się widząc. Bo czułem, że to nie może być dobre, a mianowicie przeciwnik zdecydował się zagrać ruch skoczek G4. No i zauważcie, nie bardzo mogę to zbić, bo jak przeciwnik zbije, to grozi mi mat i nie bardzo mam jak się obronić, ponieważ jak nastąpi bicie, bicie i zagram G3, żeby nie dostać tego mata, to dostaję mata na H1. Także trzeba było tu podjąć dobrą decyzję i co ciekawe, podjąłem taką dobrą decyzję, bo policzyłem, że mogę po prostu to zbić. Przeciwnik to zbił i ja gram teraz F4. Bicie w przelocie! Jak wiecie, jest obowiązkowym ruchem, ale teraz ja biję kolejną figurę i mam dwa gońce więcej, ale przeciwnik mnie atakuje. Hetman H2, król F2, hetman bije G2. To wszystko faktycznie miałem policzony mniej lub bardziej gdy zdecydowałem się przyjąć te ofiary. No i stwierdziłem, że okej, okay, król idzie tutaj, jak przeciwnik da mi szacha, król idzie na d4 i gramy sobie dalej. Mam króla na d4, moje wieże są w ogóle nieaktywne. Przeciwnik w zamian za te dwa gońce ma trzy pionki, więc nie jest to jakaś, wiecie, jest to duża przewaga, ale nie jest to jakieś super decydujące. A mój król jest na d4 i jak nie dostanę mata, to wygram. Przeciwnik zagrał tutaj najlepszy ruch, czyli wieża h4. No i tutaj... Popełniłem mały błąd, ale to jest taki mały błąd, że jakby nie widziałem nic lepszego, ponieważ zagrałem ruch Hetman na F3 licząc cały wariant, który potem poszedł w partii. Okazuje się, że najlepsze było Hetman D5. I ja to widziałem, nie? Tylko ja stwierdziłem, że odejdę tutaj, tutaj. I komputer mówi, że po Hetman B4 jest jakiś wieczny szach. Ja widziałem natomiast, że po tym ruchu ja po prostu się wrócę i wszystko jest spoko, bo wisi tutaj, wisi tutaj i gitara. Natomiast komputer mówi, że to Hetman B4 i wszystko jest spoko. Natomiast przeciwnik zagrał ruch F5 i myślał, że odzyskuje figurę. Ale prawda jest taka, że ja teraz robię ucieczkę królem, przeciwnik nie może tego zbić ponieważ ja po prostu to biję i jak przeciwnik odbije, to dostaje on mata. To wszystko widziałem, dobrze liczyłem warianty i byłem z tego całkiem dumny. Także nastąpiło wieża C8, ja obroniłem pionka, ale teraz przeciwnik to zbił. I zdałem sobie sprawę z tego, że teraz nie mogę tego zbić, ponieważ przeciwnik poświęci swoją wieżę, no i teraz już tego mata nie ma i mam przegraną pozycję. Więc zagrałem znowu najlepszy ruch w pozycji, jedyny ruch praktycznie. Które zapewnia mi przewagę, a mianowicie odejście królem. No i teraz okazuje się, że atak Czarnego, no, spalił na panawce, jak to się ładnie mówi, ponieważ. Dostałem szacha, nastąpiło C3. Hetman sobie odszedł, ale ja teraz robię nara. Mówię, wierzę to jeden i próbuj mnie atakować. Jak zbijesz tutaj, odbiję gońcem. Jak zbijesz tutaj, to ja po prostu to sobie odbiję. Przeciwnik faktycznie zdecydował się zbić, nastąpiło bicie. Hetman C5. No i teraz jedyne co chcę zrobić, to wymienić figury. Bo jak widzicie, mam tego pionka, znaczy inaczej, mam dwa pionki. Które mogą zadecydować o partii. Gdyby tych pionków nie było, to samymi wieżami ciężko będzie mi zatrzymać te wszystkie pionki. Te pionki po prostu ruszą. Pamiętam, że miałem takie partie, gdzie takie pionki były bardzo agresywne. Natomiast w sytuacji, w której ja te dwa pionki mam, no to wszystko jest spoko. Zagrałem Hetman D3. Przeciwnik zdecydował się Hetmany wymienić, ponieważ jest to podwójne uderzenie i trudno jest się przeciwnikowi przed tym bronić. Ale teraz wybiłem, wybiłem. Zagrałem ruch wieża D4. Nastąpiła jeszcze wieża E2. Pionek poszedł, ale ja swojego pionka zapuszowałem, oponent to zbił. No i teraz dzięki temu, że ten pionek istnieje, no to ja tę partię wygram. No i tutaj nie będę was jakoś super zamęczać. Przeciwnik próbował puszować te pionki, dał mi kilka szachów. Natomiast moje, figury, moje pionki były po prostu szybsze i dałem szachy. Zauważcie, dziwna sytuacja, gdzie dwa pionki mogą stać się zaraz hetmanami. I dosłownie to jest mat. Bo jak ja zbiję przeciwnik, to zbiję. Ale plus jest taki, że to ja jestem pierwszy. I teraz kwestia jest tego, czy będę w stanie tak go wyszachować, żeby któregoś z tych pionków zbić. No ale udało się, ponieważ po Hetman G7 wieża F7, tutaj Hetman G3, tu wieża F2. No i w tym momencie przeciwnikowi skończył się czas, ponieważ. No, znaczy, no, skończył się czas, bo się czas skończył, ale i tak mam Hetmana, wieże więcej. Zwycięstwo z arcymistrzem po bardzo ostrej partii. No i co tu dużo mówić? Byłem zadowolony, ale... Trzeba było zagrać jeszcze ostatnią partię. I wiecie, dla mnie 7 punktów z 11 to jest spoko, więc nie miałem jakiejś wielkiej presji. Natomiast czułem, że fajnie by było w ostatniej partii wygrać. No bo znowu gram z zawodnikiem, który był dla mnie w zasięgu, miał 2830 około. Gram kolorem białym, więc lecimy. No, i jako, że miałem nastrój dość bojowy, no to znowu zdecydowałem się zagrać ruch E4, nastąpiło C5, skoczek F3, E6 i dosłownie powtórzyliśmy ten sam wariant, który pokazywałem wam w poprzednich partiach. Także nastąpiło Hetman B8, goniec E3, no i tutaj oponent wyprowadził swojego skoczka, nastąpiło goniec D3, i teraz ten skoczek wszedł na E5. Tak. Czułem, że coś tu jest dziwnego, no bo mam cztery figury mam cztery figury, które tutaj są w grze, a przeciwnik tego Hetmana ma na B8, te skoczki stoją tak dziwnie, ale z drugiej strony, jeżeli przeciwnikowi uda się zdobyć, yy, zdobyć przewagę parę gońców, no to ja nie będę mógł tego wykorzystać długofalowo, przeciwnik powinien stać ok. Także zdecydowałem się znowu grać agresywnie. Zagrałem F4. Dźwięk zagrał skoczek G4, zagrałem hetman F3. Co ciekawe, komputer mówi, że trzeba było się wrócić, no i potem cały czas H3 będzie groziło. Jakoś umknęła mi ta idea. To wrócę jeszcze, że po tym trochę się obawiałem ruchu goniec C5, ponieważ jak zagram H3, to wydawało mi się, że przeciwnik zagra A6. Chociaż teraz widzę, że po prostu po biciu, biciu bije to skoczkiem czy gońcem, i wszystko powinno być spoko. Raczej skoczkiem, żeby nie podstawić figury. Natomiast ja zagrałem Hetman F3, przeciwnik to zbił, no i osiągnął to, co mógł chcieć osiągnąć po tym debiucie, a mianowicie zdobył sobie parę gońców. Ja mam za to parę skoczków, natomiast na takim moim poziomie parę gońców to już jest mały plusik. Nastąpił skoczek scena E2. Tutaj pamiętam, że, nie wiem czy słyszycie, ale karetka jedzie, tutaj pamiętam, że miałem coś takiego, że kurczę, nie wiem w którą stronę tę partię trzować. Jak te figury moje stoją? Z jednej strony chciałbym zrobić długą roszadę, z drugiej strony B5, B4 przeciwnik mnie tu atakuje, więc zdecydowałem się cofnąć tego skoczka. W sumie nawet nie pamiętam po co, szczerze mówiąc. Nastąpiło goniec, A7, roszada, roszada. No i teraz znowu stwierdziłem, że poprawię parę swoich figur i ruszę do ataku. Także zagrałem C3, żeby ten skoczek tutaj był stabilny. Oponent zagrał Hetman C7, to ja odszedłem sobie królem, ponieważ oczyma wyobraźni czułem, że oponent może chcieć zagrać D5 i potem zagrać goniec C5. Więc jeżeli mój król stąd odejdzie, no to powinno być trochę łatwiej. To już wiecie, no blice gra się mimo wszystko troszeczkę na autopilocie. Oponent zagrał B5, to ja zagrałem A4. Przeciwnik to zbił, ja wprowadziłem wieżę i tak czułem, że ta wieża może kiedyś mi się przydać. I reszta mojej gry. Też kilka kolejnych ruchów była związana z pozycją tej wieży, ponieważ zagrałem sobie skoczek G3, żeby ten skoczek już powoli mógł do ataku wchodzić. Co więcej, bronię tego pionka, oponent zagrał wieżę sfw 8 no i ja sobie pomyślałem, że w sumie fajnie jakby tych pionków nie było, bo wtedy jak odejdę skoczkiem to moja wieża wejdzie. Więc zagrałem E5, poświęcając pionka, ponieważ widziałem, że oponent może to zbić. Ja to zbiję, przeźwiedź ma skoczek, G4 jest podwójny atak. Tutaj poświęciłem tego pionka, muszę się Wam przyznać, trochę to była podstawka bardziej, bo mi się wydawało, że ja Hetman F4 i tutaj atakuję. Zapomniałem, że po Hetman F4 ten skoczek po prostu tego broni. To znaczy poświęciłem pionka, ale zapomniałem o tym małym niuansie, więc na dobrą sprawę to była podstawka pionka. Natomiast szczerze mówiąc, ja tutaj nie czułem, że jest jakoś bardzo źle. Bo zauważcie, skoczek jest związany cały czas. Mogę na niego wywierać presję. Moja wieża zaraz może do gry wejść. Mogę gdzieś tutaj święcić na h7, mogę gdzieś skoczkiem podchodzić. Wszystkie moje figury są w grze i zazwyczaj w tego typu pozycjach komputer zawsze będzie mówił, że spokojnie Tomeczku zagrałeś się jak totalny kasztan. Nie umiesz grać w szach, bo jest minus 0,8, ale z praktycznej gry czułem, że ja tutaj mam szansę. Zagrałem więc skoczek f3 i tutaj zastawiłem małą pułapkę. Bo jeżeli przeciwnik zagrałby goniec D6, co wydaje się być chyba logicznym ruchem, przynajmniej tak mi się wydaje, no to tutaj widziałem, że mam goniec H7, i po tym mam ruch czy to Hetman H4, czy Skoczek G5. To w zasadzie nie ma znaczenia. W sensie widziałem taką pozycję. Komputer tu mówi, że jest 000, ale no, nadal to ja będę atakował przeciwnika. Zaraz dam mu tego szacha, zaraz moja wieża wejdzie tutaj, zaraz mój Skoczek wejdzie, także cały czas atakowałem przeciwnika. Natomiast przeciwnik zagrał najlepszy ruch. Oddał swojego silnego gońca w zamian za moją. Jego skoczka. No ale teraz jak odbiłem, no to nie ma już presji po linii F. Mój hetman tutaj jest. Yy, mój hetman tutaj wywiera presję, ale przeciwnik się po prostu rozwiązał. No i tutaj po raz kolejny nastąpiła podstawka z mojej strony, ponieważ ja sobie stwierdziłem, że wszystko mi się broni. Atakuję tutaj, ale jak ja zbiję tu, to przeciwnik zbije mi na D3. Więc stwierdziłem, że oddam mojego gońca. I w tym momencie zorientowałem się, że mój hetman no, nastąpiło. Zajęcie wymagające krzepy, odciąganie. Odciągam sobie Hetmana od obrony mojej wieży, no jest lipa. Oddałem figurę, mam figurę miejsc z zawodnikiem 2824. Niestety, ale nie będzie rekordu, nie będzie wyrównania rekordu. Podstawiłem, ale stwierdziłem. Dobra, jedziemy, to jest blitz, różne rzeczy mogą się dziać. Także zbiłem. Przeciwnik to zbił. Nastąpiło, skoczek H5, groźba mata. Przeciwnik oczywiście to widział, zagrał F6, ale ja tutaj zagrałem Hetman G3. Zagrałem naprawdę kilka takich ruchów, które sprawiają przeciwnikowi problemy. Oparę się przed tym obronił, ale ja teraz gram Hetman C7 i już wywieram presję. No i tutaj przeciwnik ma tylko jeden ruch w zasadzie, który jest dla niego ok. Ja ten ruch widziałem i myślę, że przeciwnik też go widział, ale stwierdził, że znajdzie coś lepszego, ponieważ trzeba było zagrać ruch wieża E8. Ja mogę zbić, przeciwnik zagra tu, ja zbiję, on zbije, no ale przez to, że wcześniej podstawiłem wiarę, no to nadal chłop ma figurę więcej. Te pozycje widziałem, stwierdziłem, że zagram jakieś, wiecie, F4 kiedyś, może będę przeciwnika atakował, będzie spoko, powiedzmy, biorąc pod uwagę, że ta pozycja jest zła. Natomiast przeciwnik myślał z 20 sekund i zdecydował się zagrać ruch Hetman C2. No to ja zbiłem figurę, przeciwnik dał tu. No, i w tym momencie zrozumiałem, że mam wygraną pozycję. Myślę, że to było to, co przeciwnik przeoczył, bo w tym momencie zauważcie, jak ja sobie odejdę, no to po ruchu wieża B2 jest koniec. Jak ja zbiję tego pionka, to po król H5 nie ma więcej ataku. Prawdopodobnie to było to, co przeciwnik widział. Natomiast nie zauważył, że w tym momencie ja mam kończące uderzenie, że ja wcale nie muszę dawać takiego szacha ani takiego szacha. Ja mogę zagrać ruch skoczek F4. No i partia się praktycznie kończy, ponieważ po biciu tutaj, tutaj, tutaj zdobywam Hetmana i wygrywam partię. Także oponent zdecydował się zagrać ruch królew 5, ale w niczym to nie pomogło, ponieważ zdobyłem Hetmana, dałem szacha i w kolejnym ruchu jest po prostu mat. Także takie partie wygrywałem, czułem siłę. No i czułem też taką, wiecie, agresję z mojej strony, a zawsze jest przyjemnie, gdy gra się takie agresywne partie. Także... No cóż, kibicujcie mi dalej, kibicujcie mi w drodze do FMA. Mam nadzieję, że to nie będzie taki turniej, że wiecie. Mówię, że wbijam FMA, a kończę minus 30 oczek rankingu, ale czasami też tak się zdarza. Takie są szachy. Więc zobaczymy, jak to pójdzie na kanale. Jutro pojawi się filmik związany z turniejem w Warszawie, a pojutrze już będę wrzucał analizy swoich partii z Kielc. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia z częścią wa z, was, z Was w Kielcach. I nara!